Moi drodzy, w ten szczególny dzień uroczystości Wszystkich Świętych, w tym wyjątkowym, szczególnym miejscu, na którym spoczywają nasi bliscy, spoczywają, czego znakiem jest ten pomnik, ofiarę tego bestialstwa czasu II wojny światowej, stajemy wobec tego wyjątkowego daru, jakim jest dar świętości Boga. Słyszymy o nim od dawna. Dzisiaj też zapewne po wielokroć już do nas docierała ta informacja. Dzień Wszystkich Świętych. W jaki sposób ją przyjąć, w jaki sposób ją rozważyć, w jaki sposób zobaczyć, że jesteśmy jej uczestnikami. Kiedy słuchaliśmy dzisiaj pierwszego czytania z Księgi Apokalipsy świętego Jana, stanęliśmy wobec tej wizji apostoła Jana. Ujrzałem innego anioła, a potem wielki tłum, a potem usłyszał głos, a potem aniołowie, którzy stanęli wobec Boga i oddali mu pokłon. Co my dzisiaj możemy i powinniśmy zobaczyć? Oczyma to już dostrzegamy siebie. I to jest piękne, i to jest ważne, i to jest potrzebne. Ale co dzisiaj dostrzegamy i co nam przekazują nasze serca, szczególnie kiedy stanęliśmy, czy stoimy i w tym miejscu nad grobami naszych bliskich? Co dostrzegamy poprzez naszą duszę? Jaką tajemnicę Boga? Bo przecież właśnie to miejsce jest święte przez to, że tutaj potwierdza się i uobecnia tak naprawdę właśnie ten wyjątkowy dar Boga, który żyje. I to życie ofiarowane nami, przeżywane w doczesności, niesie w sobie tak wyjątkowy znak. Oczywiście potrzeba wiary, potrzeba ufności, aby próbować to odczytywać i zaufać, że tam On jest. Ten dar, jakim jest Bóg, Jego życie, Jego miłość. I dzisiaj również przecież o tym mówił znowu apostoł Jan, ale w swoim pierwszym liście, wypowiadając te wyjątkowe słowa, że tą miłością, jaką nas obdarzył Bóg, jest to, że jest naszym Ojcem i zostaliśmy nazwani Jego dziećmi. I w tym próbujemy odczytywać również właśnie tę tajemnicę życia i świętości. Jesteście tutaj, kochani małżonkowie, z różnym doświadczeniem, czy kilku tygodni, czy kilkudziesięciu lat. Czym jest dla was tajemnica miłości? W jaki sposób ona się wyraża? W jaki sposób motywuje? Co sprawia, że nieustannie do was przemawia? Czyż to nie jest właśnie ten wyjątkowy znak? Jest ktoś, po prostu dla którego, czy dla której jestem całym życiem. To jest przecież i ten moment, kiedy stajemy, kiedy przechodziłem dzisiaj tutaj przy tych grobach ludzi, których nie znałem, ale patrząc na te groby, patrząc na zgromadzone rodziny, przywoływałem sobie w pamięci te historie z mojego życia i osobistego, i kapłańskiego. Kiedy niejednokrotnie przewodniczyłem później uroczystościom pogrzebowym osób, które wcześniej znałem, z którymi się żegnałem, których byłem towarzyszem przejścia do wieczności i którzy mówili: nie żałuję. Ofiarowałem swoje życie. Nie było łatwe. Kochałem i kochałam, jak potrafiłem. I ta miłość trwa w moich dzieciach, w moich wnukach. Nie żałuję. To jest przecież ten wyjątkowy czas, który również dzisiaj nas zachęca do tego, abyśmy spróbowali i w taki sposób spojrzeć i przyjąć to, co jest darem Boga. Wielu rzeczy nie zrozumiemy,
W ostatnich dniach miałem okazję stanąć nad grobem moich dziadków, rodziców mojej mamy. Babcię jeszcze trochę pamiętam, dziadka w ogóle. Zmarł, jak miałem 3 latka z kawałkiem. Ale kiedy stanąłem nad ich grobem, to wiedziałem, że przecież to są rodzice mojej mamy. Ich oddanie, ich poświęcenie, ich cała miłość wyrażona w ich życiu dla wszystkich dzieci, również i dla mojej mamy, a potem i dla mnie, bo przecież mnie znali, bo przecież się urodziłem, kiedy żyli. To jest we mnie wpisane. Może niejednokrotnie to jest i takie doświadczenie, pewien etap naszej drogi życia, wiary, że stajemy z wdzięcznością dla tych, tak jak dzisiaj stajemy z uwielbieniem i wdzięcznością dla świętych, dla tych, którzy w swoim życiu potrafili odczytać, przyjąć i żyć w tak wyjątkowy sposób, tak bliski tym, że Bóg jest, że wypełnia ich życie, że kształtuje ich życie, że oni chcą razem z Nim wszelkie tajemnice swojego życia przeżyć, bo odczytali Go i przeżywali poprzez wrażliwość swojej duszy i moc swojej wiary. I dzisiaj warto, żebyśmy to odnowili, dziękując za tych, którzy tymi świadkami są, dziękując za tych, którzy są tymi opiekunami tych znaków i tych darów dla nas i żyją pośród nas albo żyli. Może w ostatnich godzinach, dniach, może tygodniach przeszli do wieczności i wierzymy, że ten dzień, szczególnie ten dzień, właśnie w tej tajemnicy świętości, a więc tego, że to, co Boże i co żyje, po prostu żyje na wieki, że to jest również dzisiaj naszym udziałem. Nie prosiliśmy ich o wstawiennictwo, nie stawaliśmy, może nawet tylko z naszym wspomnieniem, ale kiedy ono dotyka tego, co jest Bogiem i Jego życiem, to zawsze zostawia ślad w człowieku. I na swój sposób takim znakiem i takim darem tego śladu i tego dotknięcia Boga jest właśnie ta prawda o tych błogosławieństwach, które dzisiaj nam zostały przypomniane w tej Ewangelii Mateusza, te 8 błogosławieństw. Takie dotknięcie Boga i tego, że On jest i żyje. I tego, co zostawia ślad w człowieku. A więc jest jakimś takim, można powiedzieć, dotknięciem, promykiem, ziarenkiem świętości po to, aby to przemieniało. A kiedy nawet jest w jakiejś takiej podstawowej formie, przecież też już jest wielką naszą nadzieją. I kiedy dzisiaj zaczynaliśmy od tego błogosławieństwa tych ubogich w duchu, to przecież w tym się zawiera właśnie ta prawda o wierze. Staje i próbuje ufać i wierzyć, Boże, jesteś. I dzisiaj Cię proszę i dzisiaj Cię przywołuję. I dzisiaj Ci zawierzam. I w tym dotknięciu tego błogosławieństwa tych, którzy się smucą, może właśnie wtedy, kiedy to, co po ludzku gdzieś przygasa, zaczyna o wiele mocniej brzmieć w nas i przemawiać do nas to, co jest ciche, to już jest kolejne błogosławieństwo. I to sprawia, że rzeczywiście w nas się wypełnia to łaknienie pragnienia i pragnienie sprawiedliwości, aby to, co dobre, to, co ważne, to, co wieczne, to, co potrzebne, rzeczywiście w nas się umocniło. Niech ta dzisiejsza Eucharystia, która jest przecież właśnie takim wyjątkowym czasem, gdzie Bóg otwiera poprzez znaki, poprzez słowa, poprzez liturgię, poprzez naszą wspólnotę właśnie dar swojego życia. Niech będzie dla nas tym wyjątkowym czasem naszego dziękczynienia, naszej zachęty wspólnej dla siebie, naszej nadziei, że warto z tym pójść. Że warto, tak jak chronimy, doceniamy i szanujemy miłość, oddanie i jedność tych, którzy są razem z nami i dla nas. Abyśmy w taki sposób potrafili odczytywać, rozwijać bliskość Boga, Jego moc miłości i ofiarować ją innym. I tak jak dziękujemy i próbujemy odnaleźć te dotknięcia Bożego życia w nas, bądźmy tymi, którzy staną się właśnie takim dotknięciem, takim darem Bożego błogosławieństwa, tego, że jest.
dla tych, którzy są razem z nami, z tymi, którzy już są przed obliczem Boga, po to, aby uczestniczyć w tym kiedyś na wieki. Amen.